Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się Gmailem, czyli jednym z popularniejszych klientów poczty, bo któż z nas nie ma w dzisiejszych czasach do czynienia z mailami i któż z nas nie kocha pisać maili i ich odbierać i któż z nas nie traci mnóstwa czasu na zarządzanie swoją skrzynką pocztową. I właśnie dzisiaj będzie trochę o tym zarządzaniu. Jak sprawić, żeby ten Gmail był przyjemniejszy w używaniu i co zrobić, żeby wykorzystanie tego narzędzia podniosło Waszą produktywność i obniżyło poziom stresu związany z dużą ilością maili, z wieloma sprawami z nimi związanymi i ogólnie z całym procesem zarządzania skrzynką pocztową. I to będzie dzisiaj. Ale zanim zaczniemy i zanim stracę Twoją uwagę, to mam jedną prośbę. Ponieważ aż 95% widzów tego kanału nie jest moimi subskrybentami. To znaczy, że nie jesteście odpowiednio informowani o nowych materiałach na moim kanale, a tych ostatnio jest całkiem sporo, więc naciśnijcie przycisk subskrybuj. Zazwyczaj o to nie proszę, ale dzisiaj jak zajrzałem w statystyki, zobaczyłem to 95% ludzi, którzy mimo wszystko pozytywnie oceniają to, co robię, a nadal mnie nie subskrybują z jakiejś przyczyny, no to słuchajcie, przestańcie robić sobie krzywdę. Naciśnijcie ten przycisk czerwony i sprawcie, żeby wasze życie zmieniło się o 180 stopni. Okej, dość tej propagandy. Przejdźmy do Gmaila i zobaczmy, jak możemy go lepiej wykorzystać. Zapraszam. Roboczo Gmail w bardzo nieprzystępny sposób prezentuje maile na różnych listingach. Przez różne listingi mam na myśli skrzynkę odbiorczą, elementy wysłane, spam i tak dalej. Chodzi mi o to, że jeżeli chcielibyście się zapoznać z tymi wszystkimi wiadomościami, które mam u siebie w skrzynce odbiorczej, musielibyście wejść najpierw w jedną wiadomość, zobaczyć co tutaj jest, wrócić do skrzynki odbiorczej, wybrać kolejną wiadomość i ten proces powtórzyć tyle razy, ile byłoby to konieczne w tym przypadku. I według mnie jest to mało wygodne, a przede wszystkim możemy robić to lepiej. I żeby zmienić sobie perspektywę i mieć tutaj zdecydowanie prostszy i lepszy sposób prezentacji listingów maili, przechodzicie do ustawień. W ustawieniach wybieracie laboratorium i tutaj szukacie czegoś takiego jak okienko podglądu. Ono będzie wyłączone, więc wy je musicie włączyć, zapisać zmiany i dzięki temu uzyskacie następujący efekt. Tu się pojawi dodatkowa opcja, zmiana trybu widoku, która wywoła coś takiego. Jednocześnie widzicie listing swoich wiadomości mailowych i kiedy klikniecie na dowolną z nich, macie podgląd już samej wiadomości. I w ten oto sposób przeglądanie maili staje się zdecydowanie prostsze i szybsze. Mam nadzieję, że pomogłem. Kolejną ważną rzeczą, która pomoże Wam zdecydowanie lepiej, a przede wszystkim wygodniej zarządzać swoją skrzynką pocztową na Gmailu, jest wykorzystanie skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe, tak jakby z klucza, zawsze są mile widziane w różnego rodzaju aplikacjach, bo przyspieszają procesy, które w nich zachodzą i pomagają prościej wykonywać te same czynności, które często mogą się sprowadzać do, nie wiem, jednego, dwóch, trzech kliknięć myszką. A tutaj nie musimy odrywać rąk od klawiatury, po prostu wystarczy nacisnąć właściwy klawisz. I co dają nam skróty klawiszowe w Gmailu? Przede wszystkim dzięki nim możemy na przykład tworzyć nową wiadomość. I dzięki temu wystarczy nacisnąć klawisz C i jak widzicie pojawił się pop-up z nową wiadomością. A jeżeli chcecie mieć full focus na tym, co robicie, czyli napisaniu maila, to naciskacie klawisz D i okno nowej wiadomości otwiera się w nowej karcie przeglądarki. Skróty klawiszowe w Gmailu pozwalają też w wygodny sposób przeglądać wiadomości mailowe, które znajdują się na listingach. I gdy naciskacie klawisz J, przechodzicie do następnej wiadomości, a jeżeli chcecie wrócić do poprzedniej, to wystarczy nacisnąć klawisz K. Skróty klawiszowe pozwalają też odpowiadać na wiadomości mailowe. Wystarczy nacisnąć klawisz R i opcja odpowiedzi staje się aktywna.
Skróty klawiszowe tak na dzień dobry nie działają w Gmailu. Żeby je uruchomić, musicie wejść z powrotem do laboratorium, tam wybrać opcję niestandardowe skróty klawiszowe, włączyć ją i wtedy w tym menu pojawi się kategoria skróty klawiszowe i tutaj macie listę wszystkich skrótów klawiszowych, a także jeśli chcecie, możecie je dostosować do swoich potrzeb. Chciałbym Wam teraz powiedzieć o funkcji, która ratuje mi życie przynajmniej kilka razy w miesiącu. Najpierw zarysuję pewien kontekst. Wyobraźcie sobie, że wysyłacie do kogoś wiadomość mailową i zapominacie dodać załącznik, albo chcieliście jeszcze o czymś wspomnieć, lub prozaicznie pomyliliście imię waszego adresata. Bardzo przydatną funkcją jest odroczenie w czasie wysłania wiadomości, bo dzięki temu możecie ją wycofać i ponownie zedytować. I bardzo, może nie bardzo często, ale niekiedy zdarza mi się przejść przez któryś z wcześniej omówionych scenariuszy i gdyby nie ta funkcja takiego 30-sekundowego odroczenia wysłania maila, no to musiałbym wysyłać ponownego z jakimś sprostowaniem i tworzyć niepotrzebny szum komunikacyjny. Dzięki temu mam zawsze odrobinę czasu na to, żeby się zreflektować nad tym, co wysłałem. I jeżeli chcielibyście skorzystać z tej opcji, to wystarczy, że wejdziecie w ustawienia i tutaj jest coś takiego jak cofnij wysyłanie. Macie do wyboru kilka opcji czasowych, od 5 sekund aż do 30. Ja mam ustawione na 30 sekund, bo gdyby było tu nawet 5 minut, to też bym wybrał 5 minut. Oczywiście musicie przyjąć poprawkę na to, że wasi odbiorcy będą otrzymywać te maile z właśnie takim opóźnieniem, więc jeżeli do kogoś mówicie, że właśnie wysłałem maila i ten ktoś siedzi przed komputerem i odświeża ciągle skrzynkę i mówi, że nic do niego nie dotarło, no to to wynika właśnie z tego, że wasza wysyłka maili jest opóźniona. Ale według mnie jest to absolutnie żadna cena za możliwość uniknięcia błędu i wprowadzenia zamieszania komunikacyjnego. Ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam dzisiaj pokazać, to możliwość zintegrowania, a w zasadzie wyświetlania Waszego kalendarza Google'a w Gmailu. Jest to o tyle pomocne, że jeżeli pracujecie tak na 100% w ekosystemie Google'a i bardzo wygodną metodą jest posiadanie takiego mini kalendarza w swoim Gmailu. Dzięki temu obrabiając maile możecie w bardzo szybki sposób zarządzać swoim harmonogramem dnia. I jak widzicie, mój kalendarz znajduje się w tym oto miejscu, podpowiada mi, jakie nadchodzą w najbliższym czasie wydarzenia i dodatkowo, jeżeli w momencie, w którym będzie się zaczynało to wydarzenie, ja będę na przykład pracował nad jakimś mailem, to Gmail powiadomi mnie o tym, że właśnie zbliża się dane wydarzenie. Żeby włączyć kalendarz, standardowo przechodzicie do ustawień i jak zwykle przechodzicie do laboratorium, gdzie wybieracie sobie funkcję gadżet, kalendarz Google. Włączacie, zapisujecie i macie z tej strony wygodne narzędzie, które będzie Was informować o nadchodzących wydarzeniach. I na dzisiaj to wszystko. Trzymam kciuki za to, żeby od dzisiaj korzystanie z Gmaila i zarządzanie swoją skrzynką pocztową było dla Was wygodniejsze. Dajcie znać, co sądzicie o tych sposobach i jeżeli mielibyście jakieś pytania, no to standardowo sekcja komentarzy należy do Was. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.